nudy, co, bracie? Nie no, ze mną nie idziesz. Siema. Dziennik pokładowy, 25 grudnia. Pokażę wam troszeczkę Zalesia, bo piękny dzionek jest. Tu jeszcze zobaczmy. Dzień dobry. O której jest imprezka? O 15. O 15, zdążysz. Szybki spacer po Zalesiu będzie. Zakopałem ciśnie. A to co będzie? Ciasto. Na co? Ciasto na to. Ciekawa kompozycja. No dobra, to idę szybki spacerek i wracam. Peace yo, powodzonka. No i tak to wygląda, moimi. Piękna pogoda, tutaj już macie o. Wam pokażę. Zamkniemy dom. Pokażę wam trochę Zalesia. Ładny dzionek jest. 25 grudnia. Świątecznie, spokojnie. Mam wam parę informacji do przekazania. Nie będę wam zdradzał, gdzie idziemy. Kto z Zalesia, ten wie. Tutaj jest taka ścieżka, zobaczcie. Idziemy prosto, zaraz w lewo. Pięknym laskiem. I przejdziemy właśnie w ten sposób do pewnego pięknego miejsca zaleszyńskiego. I chyba damy timelapse'a. Aura wygląda tak. Czyli w skrócie witamy w Zalesiu Górnym, tak? Usiądźcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoń albo yerba, kto co woli. No i lecimy, zaraz wszystko szczegółowo podsumuję, opowiem i wszystko będzie jasne. Musimy przejść przez ulicę, jest lewo, prawo, patrzymy. I teraz przejdziemy, będzie pusto i niektórzy może poznają okolice. Jakieś samochody już stoją, więc na pewno trochę ludzi jest, ale nie martwcie się. Znajdziemy jakieś ustronne miejsce dla nas, żebyśmy w ciszy wszystko podsumowali, a teraz delektujcie się pięknymi widokami. No dobra, oficjalnie już mogę powiedzieć, jesteśmy w lokalizacji, która nazywa się Stawy w Zalesiu Górnym. Zobaczcie, jak tutaj jest po prostu pięknie. No więc zobaczcie, krajobrazy piękne, kilometr od domu. Piękna sprawa, tak można żyć. Ale do sedna zaraz przejdziemy. O, tu panowie sobie łowią rybki chyba. Tam, nie wiem, czy widzicie, o. No i myślę, że znaleźliśmy swoje ustronne miejsce, gdzieś tutaj zaraz wymyślę stanowisko, zobaczcie. Więc tak, ustawiam statyw i sobie pogaworzymy w ten piękny, świąteczny dzień. Dzień dobry, cześć i czołem. No i dobra. Do rzeczy, moi mili. Założyłem Patronite'a i co się z tym wiąże. Czas na podsumowania. Mamy okres świąteczny, zaraz nowy rok. Więc warto by było podsumować moje tutaj działania w social mediach oraz przede wszystkim działania jako zawodnika, bo po to jest Patronite, żebyście troszeczkę też patrzyli na moje tutaj, zobaczcie, na moje tutaj dłonie, na moje ręce, tak? Żeby to nie przechodziło na jakieś tam hulanki, zabawę i różne tego typu przedsięwzięcia, tylko założyłem Patronite'a od strony, tak połączone to wszystko będzie, czyli od strony sportowej, tak, z jednej strony i z drugiej jako autor treści na YouTubie, na ostatnio również TikToku, ale więcej o tym zaraz opowiem, ta kartka mi tu.
Czyli podział, myślę, jest jasny. Z jednej strony sportowiec, a z drugiej strony twórca treści na YouTubie, na TikToku, troszeczkę również na Instagramie, okay? Ale głównie jest to YouTube oraz TikTok. I żeby wam przytoczyć sytuację, jak to wygląda w ogóle od strony finansowej, takie przedsięwzięcie, bycie badmintonistą w Polsce, no to działa to tak, że wszystko praktycznie w 80-90% pokrywamy prywatnie. Stąd też pomysł właśnie, żeby Patronite powstał. A więc od strony sportowca, czyli od strony bycia badmintonistą w Polsce, koszty prezentują się mniej więcej w ten sposób. Pierwsze z brzegu wam podam, czyli turniej taki zagraniczny. To jest koszt mniej więcej, uśredniając oczywiście, około 1000 zł na jeden wyjazd. Na osobę oczywiście, tak? Ja jeżdżę z Sobolem, którego pozdrawiam oczywiście serdecznie. Jeżdżę z Sobolem, więc tutaj mówię koszty na osobę. Druga rzecz, którą zaniedbałem w ostatnim czasie, a jest to takie minimum minimów, można powiedzieć, przynajmniej raz w tygodniu wizyta u fizjoterapeuty i taka wizyta, w zależności jak się tam dogadasz, czy masz znajomości i tak dalej, ale to jest za jedną wizytę minimum 100 zł. Taka wizyta też minimum, myślę, to jest raz w tygodniu, jeżeli chce się te zdrowie utrzymać i żeby wszystko to miało ręce i nogi, tak? Jeżeli chodzi o wyjazd, uśredniając również, no to z Sobolem taki mamy kalendarz, że oczekuje nam się około jeden wyjazd miesięczny, czyli to jest około 1000 zł miesięcznie na same wyjazdy. Więc w dużym skrócie wygląda to właśnie w ten sposób od strony sportowca. Główne koszty to są wyjazdy, tak, czyli 1000 zł miesięcznie około. Drugą rzeczą jest fizjoterapeuta, bo zdrowie, które ostatnio zaniedbałem, trzeba to poprawić oraz systematycznie fizjoterapeutę mieć. I tak to wygląda od strony sportowej, moi mili. I teraz przejdźmy do strony, nazwijmy to strony medialnej, czyli YouTube, TikTok, troszeczkę Instagram. To jest takie lekkie uzupełnienie tego wszystkiego. Zaczynając chronologicznie, koszty na start. Tutaj mówię do pewnej takiej kamerki GoPro. Ona kosztowała 2,5 tysiąca złotych. Do tego akcesoria, baterie i tak dalej, jakieś karty pamięci. To jest około 500 zł, czyli koszt na start był 3000 zł, żeby taki sprzęt był. I takie były koszty na start. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty miesięczne takiej działalności? To przede wszystkim właśnie subskrypcja programu do montowania filmów. Bez tego nie byłoby żadnego filmu, myślę, na YouTubie w wykonaniu takim, jaki jest. Wiadomo, jeszcze jest dużo do poprawy, dużo mam do nauki od tej strony. Cały czas się uczę, cały czas się bawię tym formatem. Miesięczny koszt takiej subskrypcji to jest około 200 zł, aby taki program po prostu był w moim, nazwijmy to, posiadaniu. I na koniec tego wszystkiego przejdźmy jeszcze do rzeczy, która najbardziej mnie ostatnio fascynuje, czyli TikTok. No i żałuję, że tak późno zacząłem, ale musicie wiedzieć o jednej rzeczy, że nie działam na TikToku sam. Działam tutaj z profesjonalistą w swoim fachu, dlatego też są prawdopodobnie takie, a nie inne efekty. Bo efekty są takie, że w nieco ponad... Akurat wiatr się zebrał, poczekamy. A efekty są, moi mili, takie, że w nieco ponad miesiąc działalności na TikToku mamy statystykę taką, że jest ponad 900 tysięcy wyświetleń tych wszystkich filmów oraz ponad 70 tysięcy reakcji na ten film, czyli jakieś polubienia, komentarze i tak dalej. Troszeczkę szumu się tam zrobiło, ale tak jak mówię, jeżeli działałbym w pojedynkę, nie mając do końca wiedzy jeszcze, jak działa TikTok i tak dalej, taki efekt 900, prawie miliona wyświetleń, podejrzewam, że nie wiem, tak strzelam, pół roku pewnie działalności, a tak już się zbliżamy do miliona wyświetleń na TikToku w nieco ponad miesiąc działalności, a to dopiero początek, bo to jest miesiąc, tak?
Więc na pewno to jest plan długoterminowy, aby działać na TikToku oraz na YouTubie, gdzie też powoli dobijamy do 500 subskrypcji. Aktualnie jest 495 subskrypcji. Nagrywam to w sobotę 25 grudnia. Opublikuję to prawdopodobnie jutro, czyli 26 grudnia. Mam nadzieję, że dobijemy do tych 500 pierwszych subskrypcji. No i powoli, powoli do przodu. Jak widzicie, ten pociąg się w pewnym stopniu rozpędza, a to są dopiero 3 miesiące mojej działalności. Pamiętacie, że do tej pory, znaczy cały czas będę się bawił formatem, będę się bawił, że tak powiem, słowem, bo lubię pewien rodzaj humoru, jak już pewnie zauważyliście na vlogach. A i bym zapomniał o jednej z ważniejszych rzeczy, czyli koszt takiej przyjemności współpracy z profesjonalistą prowadzenia kont na TikToku, współprowadzenia kont na TikToku, to jest około 1200 zł miesięcznie, koszt takiej współpracy, ale tak jak mówię, jeżeli działałbym w pojedynkę, nie do końca jeszcze wiedząc, jakie formaty się sprawdzają, co tam działa na TikToku, pewnie doszedłbym do takiego momentu w pół roku, tak? A teraz mamy miesiąc działalności właśnie tam, ale przy współpracy z profesjonalistą i efekty są takie, a nie inne. Troszeczkę analogia, myślę, daleko nie szukać do treningów badmintona, tak? Jeżeli chcemy sobie grać na podwórku bez jakiejś tam techniki, to sobie pogramy oczywiście, ale jeżeli chcemy troszeczkę szybciej nabyć nowych umiejętności, może kiedyś minie ten wiatr, co? Więc wracając, to jest troszeczkę podobna sprawa jak trenowaniem badmintona, tak? Pod kątem amatorskim. Jeżeli chcesz sobie grać na pewnym pułapie albo samemu dochodzić jakieś tam niuansiki techniczne i tak dalej i się samemu uczyć, no to wiadomo, że to ci zajmie o wiele dłużej czasu niż współpraca właśnie z profesjonalnym trenerem badmintona, tak? Czyli koszty również możesz ponieść wynajmując, współpracując z profesjonalnym trenerem do badmintona, to wiadomo, że te efekty będą o wiele szybsze twojego progresu technicznego niż działanie w pojedynkę. Parę lat działa na tym TikToku, wiele kont wypromował swoim profesjonalnym montażem, że wszystko właśnie wygląda w ten sposób, a nie inny, więc tak to wygląda, moi mili. Czyli podsumowując te 3 miesiące działalności mojej internetowej oraz zawodniczej oczywiście, bo tu mamy z Sobolem deblowe plany, że tak powiem, cały czas je realizujemy jako zawodnicy przede wszystkim, tak? YouTube jest przy okazji, TikTok jest przy okazji. Moją główną działalnością, nie zapominajmy, jest bycie zawodnikiem, trenowanie i głównie to. Więc szybkie podsumowanie pod kątem zawodniczym. Zaczęliśmy nagrywać vlogi od Łotwy, od turnieju z Łotwy. Wtedy byliśmy w rankingu na miejscu 777. Aktualnie zajmujemy 380 miejsce. To są dane z 25 grudnia. Dzisiaj przed tym spacerem sprawdziłem. Ale najwyżej w rankingu byliśmy na 372 miejscu, co daje nam awans przez te 3 miesiące o 405 pozycji w rankingu światowym. To na pewno na tym nie zaprzestaniemy. Plany są, żeby daleko nie szukać, już w styczniu, czyli za 2-3 tygodnie mamy turniej w Estonii, tydzień później mamy turniej w Szwecji. Jeżeli chodzi o YouTube'a, wszystkie moje filmy, jeżeli zsumujemy, jest ponad 22 tysiące wyświetleń, dochodzimy powoli do 500 subskrybentów, czyli powoli ta lokomotywa się rozpędza. No i mój takie małe oczko w głowie, czyli TikTok od ponad miesiąca, no dochodzimy powoli do pierwszego miliona wyświetleń. W ogóle dla mnie to jest niepojęte, ale milion wyświetleń już niedługo będzie. A tutaj, jeżeli ktoś nie ma TikToka, to się nie martwcie, bo wiele filmików, nie wszystkie, ale wiele filmików też na YouTubie wstawiam, tylko że w formacie shorts. Na moim kanale, jak wejdziecie, jest playlista utworzona o nazwie Shorts i tam są wszystkie te większość filmików, co są też przeznaczone głównie na TikToka, tak? Więc tutaj mamy też i tutaj ten format. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o podsumowanie moich działań przez te 3 miesiące.
A jeżeli chodzi o plany, no to oczywiście z Sobolem nie będziemy poprzestawać na tych turniejach, co były. Daleko nie szukać, już wspomniałem, turniej w Estonii, w Szwecji. Prawdopodobnie w marcu wybierzemy się turniej w Portugalii. Także na pewno nie będziemy próżnować, będziemy cały czas działać, trenować i te wyjazdy cały czas mieć. Na YouTubie planuję otworzyć też nową serię, gdzie będzie jeszcze więcej badmintona z takim moim, nazwijmy to, komentarzem, analizą. Będą się pojawiać nowe formaty, już się pojawiają, przykładowo te shortsy albo po prostu TikTok. Dalej vlogi będą też kręcone cały czas. Także podsumowując, Patronite jest dla Ciebie, jeżeli chcesz mnie wesprzeć od strony sportowca albo autora, albo to i to naraz, bo też mogą być takie przypadki. No i co, moi mili, myślę, że tej pogawędki starczy. Rozkoszmy się jeszcze tutaj widokami. Troszkę spóźnione, ale wesołych, rodzinnych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Usiądźcie jeszcze głęboko, fotele, kawka, herbatka w dłoń i podziwiajcie jeszcze zalesiańskie tutaj walory, zalesiańskie widoki. Na razie, trzymajcie się, cześć! No i tu zaczęliśmy i skończymy naszą wyprawę. I bym zapomniał o jednej z najważniejszych rzeczy, więc przejdę przez ulicę i opowiem. Troszkę ciszej się zrobi. O najważniejszej rzeczy, tak? Coś oczywiście za coś, tak działa tutaj natura, tak działa też Patronite. Na dole pod filmem i w komentarzu również prześlę linka, tak, do Patronite'a. Zapoznajcie się, proszę, jeżeli jesteście chętni, z różnymi progami. I jak to w naturze bywa, coś za coś. Są tam w każdej treści progu danego, jest treść, co możecie otrzymać w zamian. Na Patronite również będę w jakiś sposób aktywny. Będą tam się pojawiały posty, które nie będą się pojawiały na innych mediach społecznościowych, czyli przykładowo na Facebooku czy Instagramie. Te posty będą tylko i wyłącznie kierowane właśnie dla moich tutaj patronów i dla ludzi, którzy wspierają moją działalność. Więc to jest jedna rzecz. I również na Patronite będę prowadził różnego rodzaju ankiety, będę się Was podpytywał, co wybrać, jak wybrać jakąś działalność związaną z tutaj stworzeniem. Więc będę tworzył posty ukierunkowane tylko i wyłącznie właśnie na Patronite'a. Tylko patroni będą mieli dostęp do tych postów, także zachęcam. Oczywiście im wyżej, to jeszcze są dodatkowe opcje, ale zachęcam, zapoznajcie się, proszę, każdy indywidualnie z progami i z ich treściami i co za co jest. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to Ci dziękuję, że obejrzałeś do końca, zapoznałeś się tutaj z widokami zalesiańskiej natury. Więc dziękuję za dziś, troszkę inny format, taki spacerowy, odpoczynkowy, w końcu okres świąteczny oraz zaraz nowego roku. Także wszystkiego dobrego Wam życzę i co, lecimy z tym tematem. Cześć! Siema, kartkę mi możesz się pożegnać. No ja się sypię już, moi mili. Chwilę przykucnej i wszystko boli. To jest to właśnie zaniedbanie. Rozciągajcie się, moi mili. Rozciągajcie się, młodzi zawodnicy, nie tylko, bo potem będzie właśnie to kalectwo. Chwilę przykucu i wszystko boli.